Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupami. Kupiłam sobie trzy elektryczne szczoteczki. Zastanawiam się, bo miało być jedna, ale w trzech kolorach, a ja sobie wybrałam z ciekawości, zobaczę, słuchajcie. Nie, no jedna szczoteczka elektryczna, a jaką ja zaznaczyłam? Oczywiście pewnie nie zaznaczyłam i dostałam z... No popatrzcie, jak ktoś... No nie otworzę. No jest. I dostałam z żyrawką. No i fajna. Działa? O, działa. A impulsy? No a czemu? No dobra, nieważne. Aha, no tak, bo miała mieć trzy. Jedna. Długa. Impulsywna. I ciągła, krótka. I długa. Dobra, szczoteczka, moi drodzy, nie, patrzyłam, czy nie ma paragonu, nie ma, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Dalej kupiłam sobie pilniczek taki elektryczny do zdejmowania, wiecie, jak odpadnie Wam hybryda albo lakier i nie macie możliwości dojścia przez 2-3 dni do kosmetyczki. Więc po prostu to sobie będę ze sobą wozić też do sanatorium. Czy to działa? Nie ma baterii. Nic, to nie szkodzi. Dwa paluszki są potrzebne. Ale wiecie, taki gadżet mały, ale jest zawsze potrzebny. A ja kupiłam dwie jedna szczoteczki. A druga jaka to szczoteczka? Jaką to Moni zamówiła szczoteczkę? Czy ja drugą dostałam w gratisie? Też żyrawką. Słuchajcie, napiszę Wam tutaj na opakowaniu, co ile kosztowało, bo w tej chwili nie pamiętam. Ja w ogóle pamiętałam, że zamawiałam szczoteczkę elektryczną, ale że jedną, nie wiem czemu dwie, ale dobra, nieważne. Będzie na dłużej. Lubię też właśnie, jak są w pierwszych szczoteczkach, jak kupujemy elektrycznych, czy jakimkolwiek gadżecie, który ma oryginalną baterię. Słuchajcie, ona najdłużej trzyma w tym oryginalnym opakowaniu, słuchajcie. Potem jak się wymienia, to te baterie jakoś tak szybko mija, szybko się kończą i w ogóle. Nie wiem, jak to działa, ale za każdym razem, ja tak przynajmniej mam, za każdym razem, jak kupię gadżet, w którym jest oryginalna bateria, to ona trzyma na przykład 2 lata, a potem kolejne to już tam, ojej, pół roku, to już naprawdę musi być dobrze, jak tak jest. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.